Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak, a to jest kolejny poradnik serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś napisał komentarz, czy Ci się podoba dany materiał i o czym chciałbyś usłyszeć następnym razem. Zachęcam Cię też do pobrania mojego darmowego e-booka inwestycyjnego, link w opisie pod filmem. A w dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć o najczęstszych błędach, jakie popełniają młodzi inwestorzy, jeszcze niedoświadczeni inwestorzy. Też kiedyś byłem na początku drogi i popełniałem pewne błędy, ale w miarę upływu czasu zrozumiałem, jak te błędy przezwyciężyć, jakie czasem sztuczki zastosować, żeby tych błędów nie popełniać i chciałem się też z Tobą podzielić tym, dlatego że może jest tak, że popełniasz jakieś błędy, a ja mam na to rozwiązanie, więc zaczynajmy. Pierwszy błąd prawie każdego młodego inwestora, nawet taki, który ja też popełniałem, to brak samodyscypliny. To znaczy, za pierwszym razem wpłaciłem jakąś kwotę na swoje konto maklerskie, kupiłem akcję, stwierdziłem, że będę co miesiąc z pensji dokładać do tego konta i dzięki temu sukcesywnie ta kwota będzie się powiększać, coraz większy pieniądz będzie pracował, więc będę miał coraz większe stopy zwrotu. Logicznie to brzmi, rzeczywiście tak jest, czyli im więcej wpłacisz na swoje konto maklerskie, im więcej pieniądza pracuje, tym większe masz stopy zwrotu i rzeczywiście jest to bardzo logiczne i bardzo intuicyjne. Jednak każdy, kto kiedykolwiek inwestował, dobrze wie, że między praktyką a teorią jest bardzo duża różnica. I rzeczywiście założyłem sobie, że będę inwestować co miesiąc, ale tak naprawdę było tak, że za pierwszym razem wpłaciłem, za drugim też, ale za trzecim już nie, całą pieniądze przeznaczyłem na konsumpcję, z czwartym, piątym też nie i tam od czasu do czasu coś wpłaciłem, od czasu do czasu nie wpłaciłem. Było to bardzo nieregularne. Mimo, że założenie miałem bardzo dobre, żeby wpłacać co miesiąc, to nie trzymałem się tego, nie miałem tej samodyscypliny. I praktycznie przez pierwsze 2 lata moich inwestycji miałem ten problem, czyli od czasu do czasu wpłacałem, później zapominałem, przejadałem całą wypłatę i koniec końców było tak, że się okazało, że na przykład w ciągu roku miałem wpłacić na swoje konto maklerskie 12 razy z każdym miesiącem, a okazało się, że wpłaciłem 2 albo 3 razy. Jest to błąd, który popełnia praktycznie każdy początkujący inwestor. Regularne odkładanie, regularne inwestycje są bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby się tego trzymać. Wiem, że samodyscyplina nie jest naszą najmocniejszą stroną, to znaczy ludzie nie mają takiej w sobie zawziętości, żeby coś robić, bardzo rzadko się to zdarza, ale są różne sposoby na przezwyciężenie tego. Po 2 praktycznie latach wpadłem na oczywisty pomysł, czyli ustawiłem sobie w banku zlecenie stałe. Powiedzmy, że 10 masz wypłatę, ustaw sobie zlecenie stałe na powiedzmy 14, żeby jakaś część Twoich pieniędzy od razu szła na to konto maklerskie. W większości banków ustawienie zlecenia stałego jest w 100% darmowe, więc nie ma tutaj obaw o jakieś dodatkowe koszty, a dzięki temu nie będziesz musiał się zastanawiać, czy przelałeś te pieniądze, z czego przelać te pieniądze. Nie będzie możliwości, żebyś zapomniał przelać pieniędzy na konto maklerskie. Jeżeli ustawisz sobie zlecenie stałe, automatycznie te pieniądze będą pobierane. Nie chodzi mi o to, żebyś co miesiąc inwestował w coś. Może być tak, że na przykład przelejesz sobie na konto maklerskie i tamte pieniądze niech czekają. To znaczy, jeżeli będzie okazja inwestycyjna, oczywiście kupuj jakieś akcje. Ale jeżeli nie będzie żadnej okazji, czasem najlepszą inwestycją jest zostawienie gotówki, czyli najlepszą inwestycją czasem jest nieinwestowanie. Pozycja gotówkowa też jest bardzo ważna, bo pamiętaj, że zawsze jest tak, że jakaś okazja przyjdzie, więc warto mieć ten zapas gotówki. Warren Buffett niemalże śpi na gotówce, ma wiele miliardów w gotówce i czeka na odpowiednie okazje. Nie inwestuj na siłę. Jeżeli nie ma żadnej okazji na rynku, mogą czekać te pieniądze na Twoim koncie maklerskim. Niech one po prostu tam leżą. Niech będą przelane z banku na konto maklerskie i mogą tam leżeć. Ważne jest to, żebyś ustawił sobie zlecenie stałe w swoim banku i dzięki temu rozwiąże się problem tego, że czasem w jednym miesiącu odłożę, w drugim nie. Ważne jest też, żeby to zlecenie stałe było zaraz kilka dni po wypłacie, a nie tak, że inwestujemy z nadwyżek, bo jeżeli inwestujemy z nadwyżek, to tak naprawdę bardzo często nic nam nie zostanie. A jeżeli na początku przeniesiesz te pieniądze na konto maklerskie, to z reszty wypłaty spokojnie wyżyjesz, a nie będziesz musiał się obawiać, że w tym miesiącu czegoś nie odłożyłeś, bo
właściwie będzie się samo za ciebie odkładało. Także to jest najlepszy, myślę, sposób na rozwiązanie tego problemu. Drugim takim błędem początkujących inwestorów jest często kupno jednej spółki. Czyli kupujemy jedną spółkę i nawet jeżeli mamy dobre założenia, czyli twierdzimy, no będziemy dokupować inne spółki, to jakoś się tak dzieje, że tych innych spółek nie dokupujemy i powiedzmy minął rok czy pół roku i dalej mamy jedną spółkę w portfelu. Oczywiście, jeżeli zaczynasz swoją przygodę z giełdą, no to jest logiczne, że nie masz dużego kapitału, ale mimo tego, że nie masz dużego kapitału, powinieneś to lekko zdywersyfikować. Na te minimum 3-4 spółki powinieneś to zdywersyfikować. Zrobiłem kiedyś odcinek o tym, ile przeciętny inwestor powinien mieć spółek w portfelu. Tutaj na górze teraz masz link do tego filmu, ale pokrótce powiem, że według mnie taka dobra opcja to są 3 do 8 spółek. 3 minimum, że jeżeli z jedną coś się stanie, ten odpływ kapitału nie będzie aż tak duży i 8 po to, żebyśmy sobie nie olewali raportów, czyli nie jesteśmy w stanie zanalizować bardzo dokładnie 40-50 spółek, 6, 7, 8 myślę, że jeszcze każdy inwestor indywidualny, który zajmuje się po pracy inwestycją jest w stanie zanalizować i jest w stanie inwestować. Pamiętaj, że nawet jeżeli bardzo dobrze zanalizujesz spółkę, otoczenie spółki, całą branżę, sytuację makroekonomiczną i tak dalej, to nigdy nie będziesz miał 100% wiedzy. To znaczy, żyjemy w czasach, gdzie informacje przepływają błyskawicznie, jest bardzo duży natłok informacji i właściwie największy problem jest taki, żeby te informacje dobrze selekcjonować, czyli nie ma problemu z informacją, ale z drugiej strony jest jej bardzo, bardzo dużo. Nie ma takiej możliwości, żebyś wiedział 100% o wszystkim, co się w spółce dzieje, dlatego że może być sytuacja, kiedy na przykład spółka stosuje jakieś nielegalne praktyki, jest jakiś trup w szafie, czyli coś się nagle stanie ze spółką, coś ujrzy światło dzienne, że na przykład kontrahenci nie zapłacą, że czegoś tam, że coś przeoczyliśmy, co wydawało nam się mało istotne, a się okaże, że urosło do bardzo dużych rozmiarów. Nie jesteśmy w stanie w 100% o żadnej spółce, nawet najlepszej, powiedzieć wszystkiego. Zawsze jest coś, czego wiedzieć nie będziemy i musimy się z tym pogodzić. To jest w 100% normalne. Także jeżeli masz jedną spółkę, pamiętaj, że jest to bardzo duże ryzyko, bo w przypadku niepowodzenia tej spółki, nawet nie z twojej winy, tracisz cały kapitał, a odrabianie kapitału to jest coś najtrudniejszego na giełdzie. Najważniejsze na giełdzie to ciąć straty. Pamiętaj, że jeżeli stracisz 50% kapitału, to żeby odrobić z powrotem, musisz zyskać 100%. Odrabianie kapitału jest niezwykle trudne, dlatego lepiej po prostu tego uniknąć. Lepiej ciąć straty jak najszybciej, czyli lepiej stracić 5% niż 80% swojego kapitału. Kolejny błąd to zbyt emocjonalne podchodzenie do giełdy, to znaczy do giełdy trzeba podchodzić na chłodno, z zimną głową. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale naprawdę musisz jak najmocniej odstawić emocje na bok. W 100% nie da się tego zrobić, to jest nierealne, zwłaszcza, że tutaj wchodzą twoje pieniądze, więc nie da się bez emocji o tym myśleć. Ale emocje bardzo mocno na giełdzie przeszkadzają, to znaczy musisz jak najbardziej na chłodno analizować spółki. Nie chodzi mi o to, że masz być jak komputer i patrzeć tylko na liczby. Nie. Musisz też patrzeć na perspektywy danej spółki, otoczenie branży, otoczenie rynku. Musisz być w pewnym sensie wizjonerem, ale chodzi mi tutaj o to, żeby to, co myślisz o spółce, nie było myśleniem życzeniowym. Czyli to nie było tak, że spółka zarabia i cały czas ten zysk idzie na przykład o 4-5% w dół i teraz inwestujesz, bo myślisz, że kiedyś się odbije. Nie. Musisz mieć poważne podstawy, żeby myśleć, że trend się odwróci, czyli że ona się rzeczywiście odbije. Nie dlatego, że może się odbije, tylko musisz mieć konkretne podstawy. Najlepiej wypisz sobie, dlaczego inwestujesz w daną spółkę. Czyli zrób sobie takich kilka punktów, że inwestuję w daną spółkę, bo A, B, C, D i na przykład po roku czy po pół roku zobacz, czy to rzeczywiście ma sens, czy rzeczywiście to, co sobie założyłeś, dzieje się. Jeżeli nie, warto czasem wyjść z takiej inwestycji nawet z lekką stratą, bo jeszcze raz mówię, lepiej stracić 10% niż 80%. Cięcie strat jest najważniejsze na giełdzie. Kolejnym błędem młodych inwestorów to jest zaglądanie codziennie na kurs akcji. To znaczy, jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym i inwestujesz latami, podjąłeś decyzję inwestycyjną na podstawie między innymi powiedzmy 10 czy 15 kwartałów,
To jaki jest sens tego, żebyś każdego dnia sprawdzał kurs akcji? Jaki jest sens tego, żebyś codziennie sprawdzał, czy urosło o 15 groszy, czy spadło o 20 groszy? Tak naprawdę nie ma to żadnego sensu. Krótkoterminowe zmiany nie mają zbyt dużego znaczenia w inwestycjach długoterminowych. Nawet jeżeli to są spadki czy wzrosty o kilka procent, to w perspektywie długoterminowej, kilkuletniej, nie mają większego znaczenia. Nie ma potrzeby, żebyś sprawdzał każdego dnia kursy swoich wszystkich akcji. To jest zupełnie bezcelowe i tylko może popsuć ci humor, bo jeżeli powiedzmy przez 5 sesji z rzędu twoja spółka spada, nawet o powiedzmy 10 groszy na sesję, czyli o bardzo mało, to cały czas widzisz ten minus i tą czerwoną liczbę, na przykład 0,10 na minusie. I to już wpływa na twoją psychikę, to znaczy jeżeli widzisz ten minus, już masz gorszy humor. Po co masz psuć sobie humor, skoro nie ma to praktycznie żadnego znaczenia? Nie ma potrzeby sprawdzania każdego dnia wyników. Oczywiście ja wiem, że to jest taka pokusa, że tylko sprawdzę, pół minuty mi to zajmie, ale zupełnie jest to niepotrzebne i zupełnie jest to zbędne. Oczywiście warto interesować się cały czas spółką, czyli jeżeli spółka wypuszcza jakiś komunikat, jeżeli ma walne zgromadzenie, co się na tym walnym zgromadzeniu ustaliło. Warto czytać wszystkie informacje, czyli na przykład jak podejmie decyzję o polityce dywidendowej i tak dalej, ale nie chodzi tutaj mi o to, żebyś sprawdzał kurs akcji codziennie, tylko interesował się spółką pod względem sprawdzania jej komunikatów i sprawdzania informacji z tej spółki. Codziennie sprawdzanie kursu jest zupełnie ci niepotrzebne. Kolejnym błędem ludzi, zwłaszcza którzy zajmują się analizą fundamentalną, to jest zbytnie patrzenie w przeszłość. To znaczy, rzeczywiście analiza fundamentalna opiera się na tym, że patrzymy przeszłe wyniki, przeszłe wskaźniki finansowe, przeszłe marże, zyski itd., itd. I na podstawie tego też prognozujemy w pewnym sensie, jakie te wyniki będą w przyszłości. Oczywiście oprócz tych przeszłych wyników potrzebne jest też otoczenie branży, rynku, otoczenie samej spółki, jak spółka dostosowuje się do warunków rynkowych itd., itd. Sama przeszłość nie wystarczy. A właśnie zbyt duża ilość inwestorów przywiązuje wagę do tej przeszłości, czyli jeżeli coś się działo w przeszłości, teraz w spółce dzieje się coś złego, coś bardzo złego, oni tak inwestują. Pamiętaj, że najważniejsza dla ciebie jest przyszłość, najważniejsza dla ciebie jest perspektywa spółki i nawet jeżeli ta przeszłość spółki jest bardzo dobra, jest świetna, to musi też współgrać z teraźniejszością, czyli musi to współgrać z tym, co jest teraz. Jeżeli otoczenie rynku się zmieniło, możliwe, że już nie będzie miało tak dobrych wyników. Jeżeli jest spółka farmaceutyczna, która robi leki i z roku na rok zwiększa zysk, ale nagle jej konkurent wynalazł tabletkę, która powiedzmy leczy wszystkie choroby, to i tak mimo tego, że te wyniki finansowe zeszłe były świetne, ta spółka prawdopodobnie zbankrutuje, dlatego że jej konkurent weźmie wszystko. Oczywiście przykład dosyć abstrakcyjny, ale chcę, żebyś wiedział, w jaki sposób się to odbywa. Bardzo ważne jest otoczenie branży, czyli też co robi na przykład konkurencja. Pamiętajmy o tym, że każdy chce wyrwać dla siebie jak największą część rynku, więc oprócz samej spółki musimy też patrzeć na jej konkurentów. Oprócz samych przeszłych wskaźników finansowych, przeszłych wyników finansowych, musimy też patrzeć na perspektywę zarabiania w przyszłości, bo to jest najważniejsze. Nie możemy zamykać się tylko do przeszłości, a to jest błąd, który popełnia wielu inwestorów, którzy zajmują się analizą fundamentalną. Analiza fundamentalna nie mówi nam o tym, że trzeba tylko patrzeć na wyniki w przeszłe. Trzeba też przewidywać, jak to się odniesie do przyszłości. Jak spółka wykorzysta to do zarabiania w przyszłości, bo o to nam chodzi, żeby nasza spółka jak najwięcej zarabiała w przeszłości. Ostatnim błędem, który chciałem mówić, to jest stosowanie jednego rodzaju analizy, czyli albo stosujemy tylko fundamentalną, albo techniczną. Jest to błąd, dlatego że mimo tego, że ja głównie stosuję analizę fundamentalną, to też mam podstawy z analizy technicznej, to znaczy wiem, czym jest trend, wolumen, jak wyznaczać sufity, jak wyznaczać podłogi, jak wyznaczać linię trendu, kiedy tworzą się luki cenowe, podstawy, które pozwolą mi na przykład wejść na rynek w dobrym momencie, albo wyjść z rynku w dobrym momencie, albo przewidzieć, w jaki sposób kurs akcji się ustawi i wiedzieć, czy dokupywać akcje, czy raczej sobie odpuścić i na przykład trzymać akcje. Bardzo ważne, żebyśmy znali analizę fundamentalną, żebyśmy potrafili określić fundamenty spółki, czyli to, czy spółka jest dobra fundamentalnie, czy spółka ma szansę w przyszłości zarabiać, bo o to nam chodzi, żeby nasza spółka w przyszłości zarabiała.
ale oprócz tego, że powinniśmy wiedzieć, jak wyznaczyć to, czy spółka będzie zarabiać, czy będzie zwiększać marże, zwiększać przychody, musimy też wiedzieć, kiedy wejść na dany rynek, czyli czy ten kurs akcji nie jest teraz zbyt duży, a zaraz może być tak, że się zmieni na przykład, tak? Czy teraz to, co się dzieje, to jest rzeczywiście pójście mocne w górę, czy to jest tylko i początek jakiejś formacji i zaraz spadnie i lepiej poczekać i kupić tą akcję po jakimś czasie, bo będzie taniej. Trzeba znać i analizę fundamentalną, i analizę techniczną, chociaż podstawy, żeby wiedzieć, w jaki sposób wchodzić i wychodzić z inwestycji. To są wszystkie błędy, które dzisiaj chciałem omówić. Mam nadzieję, że jeżeli popełniałeś jakiś błąd, to już tego błędu nie będziesz popełniać, zwłaszcza, że jest nowy rok 2020, więc w tym roku życzę Ci samych zysków, aby ten rok był jeszcze lepszy, jeżeli chodzi o inwestycje od lat poprzednich. Zachęcam Cię do zostawienia komentarzu o tym, o czym chciałbyś kolejny film oraz do pobrania mojego darmowego e-booka inwestycyjnego. Link w opisie pod filmem. Dzięki wielkie, cześć!